po jakichś 9 godzinach. Spróbujemy usunąć te pozostałości. To jest głębokie. Uwaga! Jesteście gotowi? No to tak wygląda kaseta po czyszczeniu. To jak składamy tę kasetę ma znaczenie, to znaczy chodzi o to, żeby te rampy, te wycięcia do wrzucania i zrzucania, to jest do zrzucania, to jest do wrzucania, były umiejscowione względem siebie we właściwym miejscu. Staramy się ustawić, musimy ustawić wszystkie trójkąty w jednej linii. Trójkąt. Oczywiście właściwe ustawienie umożliwi nam też założenie kasety na bębenek. 7S, 7 speed, 7 przełożeń. Trójkątem do góry. Te podkładki są wszystkie takie same. Dobra, zaraz możemy przykręcać, ale najpierw... Robię to teraz, bo nie chciałem sobie pobrudzić od tego smaru całości. Co myślicie o efekcie końcowym? Tak wygląda kaseta. Straciłem część naklejki HG Hyperglide. To była zewnętrzna warstwa ochronna tej naklejki, która zeszła najprawdopodobniej w wyniku działania chemii, która była dodatkiem do mojego medium czyszczącego. Więc teraz ta naklejka już w wyniku działania deszczu i brudu łatwo zejdzie. Natomiast jeśli chodzi o samą rdzę, tam się gdzieś można dopatrzeć jeszcze. Ten brud brązowy, który widzicie, tak naprawdę jest na plastikowych spacerach, a zębatki tu gdzieś troszeczkę widać, są niemalże całkowicie czyste. Piknę, piknę, piknę. Czekajcie, złapię ostrość jeszcze. O! Piknę, mogę się brać za kolejne elementy mojego starego Cannondale'a.